Łukasz Stanek, przed galą Armia Fight Night 8, po oficjalnej ceremonii ważenia. Łukasz, to już mija prawie rok od twojej ostatniej walki. Cieszysz się, że w końcu to doszło do skutku? Oj, bardzo, bardzo się cieszę. Cieszę się, że w końcu dojdzie do walki, bo przez ten okres czasu szykowałem się do wielu walk i nareszcie te marzenie się jutro spełni z mocnym rywalem, co mnie też bardzo cieszy, więc bardzo się cieszę, że to już się dzieje. Miałeś jakieś obawy na kilka dni przed Armią, że coś się jeszcze może stać, no bo przy tym pierwotnym evencie w marcu to wysypało się na dwa dni przed samą galą? No nie miałem obaw, bo Filip mnie utwierdził w tym, że to będzie, więc zaufałem mu. No i tyle, no wiadomo, że no, tam delikatne obawy były, powiedzmy takie, powiedzmy racjonalne myślenie się włączyło i tak starałem się obserwować to, co się dzieje na świecie, ale wszystko na spokojnie się potoczyło i myślę, że jutro widowisko będzie gwarantowane. Widać było, że przyjaźnie jesteś nastawiony do Marcina Krakowiaka, on do ciebie też, natomiast jutro jak zamkną się drzwi klatki, to zaserwujecie raczej fajerwerki fanom. No oczywiście, dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj i generalnie po gali będziemy, myślę, że spoko ziomeczkami, no ale jutro niestety żarty się skończyły, będą ciężkie wymiany, ciężkie ciosy, kupę krwi, potu, łez wylanych w klatce. Ten catchweight, z czego on wynikał? To była twoja inwencja, czy raczej to wyszło ze strony Marcina? Raczej chyba ze strony Marcina to wyszło, nie z mojej. Ja po prostu dostałem zapytanie, czy taki catchweight mi odpowiada i zgodziłem się. Długo się zastanawiałeś nad tą walką, bo jednak jak sam mówisz, rok nie walczyłeś, a twój przeciwnik można powiedzieć, że jest na fali po programie, tak? Gdzie stoczył tam kilka walk. No jest na fali po programie, ale no, to, że jest na fali po programie, nie weźmie tego do klatki. No, wiadomo, że obyty już jest przez ten czas, ja może nie, ale ja uwierzcie mi, że przez te pół roku, bo nawet ponad pół roku mocno ciężko trenowałem cały czas i jestem w świetnej formie. Ostatnio Robert Maciejowski sprawił niespodziankę, odprawiając przed czasem jednego z uczestników programu Tylko Jeden. Będziesz chciał zrobić to 2-0 z uczestnikami właśnie tego programu? Oczywiście tak, nie zawaham się tego zrobić. Miałem się bić też z Robertem Maciejowskim na marcowej gali, więc no zobaczymy, może się uda z tego zestawienia zrobić, że wyeliminujemy dwóch uczestników, Tylko Jeden. A śledziłeś walki teraz jeszcze przed samym eventem Armia Fight Night, walki Marcina Krakowiaka właśnie z programu Tylko Jeden? Tak, zerknąłem sobie. Lubię widzieć, jak mój rywal porusza się w walce. No ale to tylko tyle. Nie śledziłem wszystkich walk, nie analizowałem, od tego są trenerzy. Ja tylko zawsze chciałem się skupić na tym, żeby zobaczyć, jak się porusza i jak reaguje generalnie na parcie do przodu i parcie do tyłu. Tylko tyle. Patrząc na kursy bukmacherskie, jesteś dużym underdogiem. Czy walka z takiej pozycji jest dla ciebie czymś pozytywnym? Jak to odbierasz? Bardzo się cieszę z tego powodu, bo już raz też byłem na dużej gali mega underdogiem, a skończyło się jak się skończyło, więc no super, ja się bardzo cieszę. Mnie to bardzo motywuje do tego, żeby sprawić jutro niespodziankę, no i niestety niektórzy mogą wtopić pieniądze obstawiając na Marcina. Czyli zachęcasz swoich fanów, żeby stawiali na ciebie, aby wygrali dużą sumę pieniędzy? Oczywiście, że tak. Zamawiajcie, płaćcie, obstawiajcie i będzie dobrze. Kto jutro w narożniku? No skład będzie, no oczywiście cała nasza rodzina Matadores przyjeżdża nas wspierać. Wszyscy ten, a w narożniku de facto będzie Tomasz Jeruszka, Witold Kostka, Patryk Szałowski i oczywiście Adrian Bober gdzieś tam